padło na kierownicy prawa od zmiany biegów. Gdziekolwiek przejeżdżam, jestem za szybą od grzechu. O którejkolwiek mijam tę długą ulicę, która zaczyna się dworcem, komendą, a kończy czarną strefą, gdzie swoiste tętni życie. Raz za kostką brukową nad ranem parę lat temu z pociętą mordą szedł zdezorientowany cygan znany w okolicy z kradzieży rowerów. I może nie byłby to widok tak ekstremalnie dziwny, gdybym stopem w płucach nie jechał po wyśmaka i napój zimny. Zazwyczaj jadam w samochodzie, bo tak lubię. Niedługo lepszy sobie ogarnę, kiedy ogarnę te grube. Wiodąc i tak całkiem niezły żywot, liczę na przyszłość jak z bajki. Na nadgarstek wrzucę już nie Timex, lecz Breitling. Tik, tak. Jadąc dalej przez to najbliższe mi z miast, tu gdzie doceniany jest każdy wyjątkowy w swej dziedzinie gracz. Mijam rozrzut warstw społecznych katapulta i czy hashtagi są jeszcze modne? Nie zastanawia się ziom, co chodzi w dziurawych butach. Nie zastanawia się ten, który sunie do pracy, bo autobus się spóźnia lub podjeżdża za wcześnie z kierowcą, co tu już myśli o przerwie. A do nośnika wrzucił CD i gra cicho Van Halen. Trudno, żeby gość nie zapadł w pamięć, na zawsze pozostanie w moich drobnych wspomnień bałaganie. Jestem coraz bliżej, a żółte już od pewnego czasu świeci. Na stacji nie będzie przerwy, może zatankować najpierw nie myślę, zanim zjem te śmieci. Żółte pulsują na sygnalizacjach jak moje tętno. Żółte M już nade mną, ale gdy podjeżdżam, okazuje się, że z jakiegoś powodu kasy tu zamknięto.